Pies od najdawniejszych czasów jest najlepszym przyjacielem człowieka. Kocha nas zawsze bezwarunkowo i pomaga nam w wielu aspektach życia. Psy służą w armii, psy podróżują środkami komunikacji miejskiej, chodzą z nami na zakupy, przyjeżdżają z nami do pracy, a nawet czasami latały w kosmos. No i tutaj na Opolskim Centrum Przesiadkowym mamy również niezwykłego pomocnika, pana Sławka, który zajmuje się tutaj ochroną. Pomocnik tylko mentalny, bo tak naprawdę to Nero, tak się nazywa ten uroczy pies, poprawia nastrój, myślę, wszystkim przyjeżdżającym i wyjeżdżającym z naszego wspaniałego miasta. Nero jest młodym psem, ma dopiero rok, jest bardzo posłuszny. Jak to się stało, że on towarzyszy ci tutaj w pracy? To dosyć niespodziewana historia. Po prostu dostałem go od pewnej znajomej, gdzie w zasadzie nigdy nie myślałem o posiadaniu nawet psa, szczególnie w mieście. No i tak w sumie zauroczenie od pierwszego widzenia. Pracujesz bardzo dużo, bo 16 godzin, więc Nero ci po prostu tutaj towarzyszy. Tak, praktycznie jest ze mną cały czas, bo no, trudno by było go zostawić w mieszkaniu na 16 godzin. Z początku były eksperymenty, żeby tak dzielić opiekę nad nim, ale to w zasadzie po tygodniu został przy mnie już na cały czas. Ma już grono swoich wielbicieli, przychodzą, pytają się o niego, czy mogą się właśnie przywitać, chwilę z nim przebyć. Nawet zdarzyło się, że grupka dziewczyn wyszła z nim na spacer, sobie tutaj pochadzać. No nie ma wychowawczych z nim problemów, właśnie przyjazny jest bardzo dla ludzi, może czasami za bardzo właśnie, bo do każdej osoby chce podejść, obwąchać, przywitać się, no całusy rozdaje, właśnie na to trzeba uważać najbardziej, bo niekiedy nie trafi tam w nos ktoś dostanie. Jak widać, Nero przyszedł odwiedzić panie w podróży, no i obwąchał wszystkie walizki. Czy pani uważa, że Nero ma dobrą energię i uśmiechnęła się pani na jego widok, czy nie? Oczywiście, bardzo sympatyczny pies. A czy lubi w ogóle pani psy? Ma pani psy? Córki mają psa, czyli prawie tak, jakbym ja miała, ale jest to pies zdecydowanie mniejszy, jest to maltańczyk. No to zdecydowanie mniejszy, ale czy bała się go pani na pierwszy rzut oka, czy widziała pani tą pozytywną energię od razu? Nie bałam się z racji też tego, że no jest na smyczy, jest chyba właściciel czy opiekun, tak, i w momencie, kiedy pies jest pilnowany, nie boję się psa. Rozumiem, że pani dużo podróżuje lub jest to systematyczne. Czy często pani spotyka psy gdzieś w podróży, bo ludzie jednak dużo podróżują ze zwierzętami? Tak, zdarza się i w pociągu, i na dworcach. Zdarzają się psy w podróży. Są ludzie, którzy podróżują no, codziennie do pracy, z pracy. No i też na pewno cieszą się na widok Nero, czyli raczej jest więcej pozytywnych odbiorców. Czy zdarza się czasem, że ktoś mówi, a czemu pan tu jest psem? Tak, oczywiście zdarzyło mi się dwa razy, czy tam trzy, że poproszono mnie o przypilnowanie psa, bo tak gdzieś odszedł ode mnie, znaczy o skrócenie smyczy, bo generalnie wychodząc z mojego biura, to bez smyczy się nie poruszam z nim. Ale on jest, jak mówiłeś, bardzo grzecznym psem. Zresztą jak widać, on jest bardzo dobrze wychowany. Nero, chodź, daj łapę. Pokażemy, jaki jesteś mądry. Jest wspaniałym psem i drodzy Państwo, jeśli chcecie uśmiechnąć się podczas swojej podróży do pracy, to wystarczy zerknąć tutaj na nasz dworzec przysiadkowy w Opolu i na pewno spotkacie tutaj pana Sławka i jego cudownego, uroczego, przyjacielskiego psa Nero, który wszystkim chyba, myślę, Opolanom robi tutaj optymistyczny dzień swoją pozytywną energią.